Już po raz 14 po 2-letniej przerwie spowodowanej pandemią odbyły się integracyjne zawody wędkarskie dzieci i młodzieży powiatu kolskiego. Tym razem nad Zalewem Różków rywalizowało aż 41 zawodników z 7 szkół i placówek oświatowych. Zwycięzcami zawodów okazali się uczniowie szkoły podstawowej w Różkowie oraz specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Rychwale. Zawodnicy z tych drużyn wyprzedzili uczniów zespołu szkolno-przedszkolnego w Kościelcu i specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Kole. Na trzecim miejscu uplasowały się drużyny ze szkoły podstawowej w Powierciu i specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Koninie. Zawody mają charakter otwarty, stąd obecność drużyn spoza powiatu kolskiego. Puchary dla najlepszych drużyn ufundował i wręczył wójt gminy Kościelec, pan Dariusz Ostrowski.